Nowoczesna edukacja to moim zdaniem edukacja, która byłaby dopasowana do potrzeb jednostki, która rozpoznawałaby talenty i rozwijała i byłaby skierowana na praktykę, a nie tylko na suchą teorię. Który umie w interesujący sposób przekazać swoją wiedzę. Taki, który właśnie nie zadaje prac domowych, przekazuje jak najwięcej wiedzy podczas zajęć, nie skupia się indywidualnie na uczniach, mówi do wszystkich, wszystkich równo traktuje, a nie na lepszych i gorszych. To taki nauczyciel, który ten talent w jakiś sposób będzie umiał wydobyć i zainspirować osobę do pielęgnowania tego talentu. Który się zna bardzo na komputerach dobrze. Kreatywny, wszechstronny, korzystając z wszystkich dostępnych środków informacji, łącznie z internetem oczywiście. Powinny być jak najbardziej. Dzieci powinny mieć styczność z komputerem już od początku pracy w szkole. Uważam, że jest to jak najbardziej potrzebne, szczególnie, że młodzież i dzieci, które no powiedzmy w tym momencie są w wieku licealnym czy gimnazjalnym, już są wychowane z komputerem, są zaznajomione z komputerem i tak go używają, więc uważam, że jest to jak najbardziej potrzebne i właściwe. Korzystanie filmów czy jakiegokolwiek innego źródła takiego właśnie multimedialnego jest bardzo ważne ze względu na to, że człowiek szybciej przyswaja obrazki i taka wiedza szybciej jest wchłaniana i zapamiętywana. Nowoczesna szkoła to z pewnością taka szkoła, która wykorzystuje wszelkie możliwe nowoczesne źródła, czyli internet, sprzęt dostępny obecnie na rynku. To szkoła, która umożliwia uczniom rozwój różnokierunkowy, tak, wielokierunkowy i tym sposobem daje lepszy start w życiu, tak? Wykorzystanie choćby internetu, tabletów, laptopów w szkołach, ułatwienie dzieciom dostępu do informacji zamiast taskania wszystkich podręczników. Skąd te materiały pochodzą, tak? Bo w internecie można znaleźć na przykład artykuły naukowe i jak najbardziej można z nich korzystać. Natomiast Wikipedii nie polecałabym jako źródła naukowego. Uważam, że nie jest to do końca bezpieczna forma poszerzania swojej wiedzy. Dziecko może trafić na jakąś stronę internetową, może wejść na jakąś stronę, która po prostu zagrozi jego bezpieczeństwu. Oczywiście można internetu używać, ale może nie do końca jako źródła informacji. Uważam, że wszelkie źródła internetowe powinny być weryfikowane odpowiednio. Jest to dość duże zagrożenie dla dzieci. Nie, absolutnie. Jest stara, ma strasznie złe nawyki. Większość, którzy pracują w edukacji, trafili tam przez przypadek. Nie dostali się na inne kierunki studiów. Mówię tu o pedagogach. Bardzo mało jest nauczycieli z powołaniem. I tutaj myślę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno się przyczynić do tego, żeby taki portal nauczycielom stworzyć. Po pierwsze, ułatwiamy pracę i ograniczamy czas, który później nauczyciele mogą wykorzystać właśnie na naukę z dziećmi, a nie przygotowanie jakichś tam materiałów, tak? Jest to narzędzie, ale to nie spowoduje, że ta szkoła się zmieni, tak? Do tego są potrzebni ludzie, nauczyciele. Tak, uważam, że to dobry pomysł, szczególnie jeżeli byłby to taki portal interaktywny, na którym nauczyciele mogliby umieszczać swoje dane i mogliby tam dostawać feedback od innych nauczycieli, czy taka prezentacja się sprawdzi, czy nie. Super pomysł.